Witam Państwa w dzisiejszym magazynie sportów amatorskich. Kolejną serię pojedynków rozegrały zespoły występujące w Atomłebskiej Basket Lidze. Dzisiaj prezentujemy Państwu pojedynek pomiędzy Baumal Składy Budowlane a drużyną Amsport Jedynaczki. Amsport Jedynaczki to jedyna żeńska drużyna w całych rozgrywkach. Rozpoczynamy rywalizację od pierwszych punktów dla Baumalu Paweł Sulicki. W odpowiedzi pierwsze punkty dla Amsport Jedynaczek Marta Gac. Dobra akcja w wykonaniu Amsport Jedynaczek. Najpierw blok Marty Gac. Piłka przechodzi na drugą część boiska i tutaj z dystansu trafia Monika Machnikowska. Nie do zatrzymania dla zawodniczek Amsport Jedynaczek był Radosław Wudarski. Tutaj trafia za 3 punkty. Dobre zawody również rozgrywała Katarzyna Koszykowska. Tu punkty tej zawodniczki. Leopold Radliński do Radosława Wudarskiego i są punkty. Ostatnie punkty w pierwszej kwarcie dla Amsport Jedynaczek zdobywa Monika Machnikowska. Po pierwszej odsłonie Baumal prowadził 28 do 19. W miniony weekend odbyły się dwa spotkania w Ekstralidze. CES Koszalin mierzył się z Wolkaną. Tutaj zwycięstwo CES-u 92 do 57. Dla zwycięzców Kamieniarz zdobył 25 punktów, Kirejczyk 14, 13, Tartas. Dla Wolkano Grzybowski 13, Grądkowski 12, Janiszek i Strach po 8. Ekipa Świętoń Leo wygrała z Parkietami Presto.pl 94 do 76. Dla zwycięzców Bogdan zdobył aż 39 punktów, z czego aż 8 razy trafił za 3 punkty. Kowalczyk 20 punktów, dla Parkietów Presto Kawszyn 27, Bielecki 21. W tabeli prowadzi CES z dorobkiem 4 punktów, komplet zwycięstw na koncie tej drużyny. Po jednym zwycięstwie mają Wind Service i Świętoń Leo. Po jednym punkcie Krotowski Cichy Koszalin, Parkiety Presto.pl, NMC i Wulkano. Bez punktu do tej pory zespół, który nie zagrał, czyli Betomex. Wracamy do rywalizacji Baumal Składy Budowlane Amsport Jedynaczki. Pierwsze punkty w drugiej kwarcie Katarzyna Koszykowska. Dobrą partię rozgrywał Maciej Zawadzki, tutaj celny rzut z dystansu. Indywidualna akcja Magdaleny Sarnowskiej i są punkty. Jeszcze akcja w wykonaniu Amsport Jedynaczek Marta Gac. W ataku Baumal. Przewaga wzrostu widoczna zdecydowanie. Adrian Markowski niecelnie zbiera Wojciech Socha. Akcja punktowa Macieja Zawadzkiego. Wynik po dwóch kwartach ustala Paweł Sulicki. Baumal po dwóch odsłonach prowadził 41 do 29. Przechodzimy do rozgrywek w dywizji pierwszej. Tutaj Białogard pokonał Grubik Team 69 do 57. Dla zwycięzców Skoczek zdobył 33 punkty, Nastula 9, Pietrzak 7. Dla pokonanych Trumiński 18, tyle samo Słomski 10, Cyrklewicz. Baywatch mierzył się z Surmetem Koszalin, tutaj zwycięstwo Surmetu 81 do 56. Dla zwycięzców Stelmaszek zdobył 23 punkty, Jasiński 21, Satro 19. Dla Baywatch Żybort 14, Matysiak 13, Kutowicz 11. Tabela dywizji pierwszej, na czele Białogard z zarobkiem 4 punktów, tyle samo ma SKS Wicher i Surmet Koszalin. Po 3 punkty AZS Fans Veterans, Piwiarnia Boomerang i Tartak Sekwoja. Po 2 Super Geo do Martatów, Grubik Team, Leo GMK, Baywatch, po jednym punkcie Iron Wares i Przystanek Drzewieńska, bez punktu Pantery. Trzecia kwarta spotkania Baumal Składy Budowlane Amsport Jedynaczki. Pierwsze punkty w tej odsłonie dla Baumalu Dawid Zdrojewski. Skuteczna akcja Magdaleny Sarnowskiej, indywidualnie zdobywa punkty i jest faulowana. Szybka akcja w wykonaniu Baumalu. Wudarski do Adriana Markowskiego i są punkty. Piłka przenosi się na drugą część boiska. Tutaj
Z dystansu trafia Weronika Królik. Ponownie w ataku Amsport jedynaczki i ponownie Weronika Królik. W akcji Baumal, Radnieński do Wudarskiego i kolejne punkty. Monika Machnikowska zdecydowała się na rzut z półdystansu i trafia. Ostatnia akcja trzeciej kwarty. Wudarski podaje do Adriana Markowskiego. Ten ustala wynik po trzech odsłonach na 61-46 dla Baumalu. Odbyły się także mecze w ramach Pucharu Ligi. NMC mierzyło się z Betomexem, zwycięstwo NMC 76-63. Dla zwycięzców Jesionczak zdobył 19 punktów, Chodun 18, Semenowicz 12, tyle samo Marcinowicz. Dla Betomexu Dąbrowski 23, Bogucki 15, Hamera 11. Przystanek Drzewieńska przegrywa z Iron Warriors 59-80. Dla zwycięzców Knet zdobył 22 punkty, Felsztigier 18, Grabias 17. Dla przystanku Gierłowski 29, Parcheta 12, Szamraj 9. Tartak Sekwoja wygrywa z Leo GMK 70-53. Dla zwycięzców Nagórski zdobył 22 punkty, 15 Michalak, 14 Sobczak. Dla Leo GMK Dudek 21, Grabski 11, Król 6. Ostatnia kwarta spotkania przed nami. Pierwsze punkty w tej odsłonie Adrian Markowski. W odpowiedzi koszykarki Amsport jedynaczek Marta Gac po asyście Koszykowskiej. I w kolejnym ataku punkty dla Baumalu zdobywa Markowski. Koszykowska zdobywa kolejne punkty dla swojej drużyny. Zawadzki do Sulickiego, ten do Zdrojewskiego i są punkty dla drużyny Baumalu. Dobra akcja w wykonaniu Amsport jedynaczek. Machnikowska do Koszykowskiej, ta trafia w trudnej sytuacji. Kontra w wykonaniu Baumalu i punkty Zdrojewskiego. Jeszcze zdecydowała się na rzut z półdystansu Weronika Królik i trafia. Indywidualna akcja Magdaleny Sarnowskiej, kolejne punkty dla Amsport jedynaczek. Na zakończenie spotkania Radosław Wudarski trafia z dystansu. Ostatecznie Baumal pokonuje Amsport jedynaczki 87-59. Dla zwycięzców 31 punktów zdobył Radosław Wudarski, 21 Adrian Markowski, 14 Maciej Zawadzki. Dla Amsport jedynaczek 23 Katarzyna Koszykowska, 12 Monika Machnikowska, 9 Magdalena Sarnowska. Dziewczyny potrafią grać i nieraz pokazały w swoich zagraniach, że gdzieś tam to doświadczenie koszykarskie mają. Nasza przewaga wynikała tak naprawdę z fizyczności, więc nie można powiedzieć, że spacerek. Dziewczyny postawiły jednak swoje wymagania. Tak naprawdę dziewczyny grając szóstką po prostu nie wytrzymały fizycznie. Staraliśmy się cały czas jakby trzymać tą jakąś przewagę, żeby pomimo wszystko będąc faworytem na spokojnie dociągnąć do końca ten mecz. Oto komplet wyników spotkań w drugiej dywizji. Stosio.pl wygrywa z Blue Devils 82-55. Dla zwycięzców Giszczyński zdobył 32 punkty, Abbas 19, Mielkę 12. Dla Blue Devils Kasztelan 22, Gudaniec 15, Kmita 9. LKS Bonin przegrywa z Belkom.pl 49-62. Dla zwycięzców Żmierski zdobył 22 punkty, Nowak 15, Dzięcielski 11. Dla Bonina Baranowski 18, Kuszto 17, Kustra 6, Kramarz 6. Kontrabanda przegrywa z Państwową Strażą Pożarną 41-50. Dla strażaków Stopera zdobywa 18 punktów, 7 Planutis, 7 Kucal. Dla kontrabandy Czerski 25, Trepka 8, Leśniarek 6. Cersanit wygrywa z Komendą Miejską Policji 66-59. Dla zwycięzców Wojciechowski zdobył 16 punktów, Hampel 15, Kłuśko 15. Dla Komendy Miejskiej Policji Czechowski 17, Pogroszewski 10, Włodkowicz 10. Oto tabela dywizji drugiej na czele Stosio.pl. Ta drużyna do tej pory wygrała wszystkie spotkania. 5 punktów mają na swoim koncie Belka.pl, LKS Bonin, Baumal Składy Budowlane, po 4 Dibuła, Komenda Miejska Policji, Kontrabanda, Blue Devils.
po 3 airtransfer.pl, Cersanit, Amsport 11, 2 punkty Fasolek i 1 punkt drużyny A. Kolejna seria spotkań w najbliższy weekend. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 14.45 od pojedynku Kontrabanda Baumol Składy Budowlane. O 16.00 Iron Wares zmierzy się z Tartakiem Sekwoja. NMC będzie rywalizować z Krotowski Cichy Koszalin. O 18.30 mecz Volcano Betomex, 19.45 to początek meczu Stosio.pl, Państwowa Straż Pożarna. Mecze niedzielne, Fasolki zmierzą się z Dibuła o 9.30, o 10.45 początek meczu Surmet Koszalin Białogard, o 12.00 drużyna A Cersanit, 13.15 to początek meczu Leo GMK SKS Wicher, o 14.30 Świętoń Leo zmierzy się z Windservicem, o 15.45 Amsport 11 zmierzył się z LKS Bonin, CS Koszalin zmierzy się z parkietami Presto.pl, Grubik Team rywalizować będzie z Super Geo i AZS Fans Veterans zmierzył się z Domarem Tatów. Wszystkie spotkania odbędą się w hali przy ulicy Głowackiego. To wszystko w dzisiejszym magazynie Sportów Amatorskich. Zapraszam na kolejny w przyszłym tygodniu.